Dziś przed nami bardzo dobrze rokujące spotkanie Ligi Niemieckiej. Hoffenheim zmierzy się z FC Köln. Tomku, przedmeczowe analizy i prognozy można snuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy. Kevin Vogt, Kramaric, Kader Żabek, Bebu, centra posłana w pole karne, jest groźnie, nie tak, źle to teraz wybija, wciąż może coś z tego być. Gol, brawo, proszę spojrzeć, jak świętują tę szybko zdobytą bramkę. Zobaczmy to jeszcze raz. Najpierw świetna centra w pole karne. Ale trzeba podkreślić, jak dobry był to strzał. Piłka idealnie siadła na nodze i pomknęła do bramki jak rakieta. Fantastyczne uderzenie. Prowadzą zatem 1-0. Dobrze teraz pod bramką rywali. Jak to zakończą? Świetny teraz dribbling. Wciąż idzie na bramkę. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Christoph Baumgartner. Dobrze teraz zagrana piłka, robi się ciekawie. Kramaric, szansa! Brawo! Jest! Kramaric każdą sytuację potrafi przekuć na bramkę. W tej bramce, którą teraz wspólnie oglądamy na powtórce, podoba się zwłaszcza ta siła wykończenia, którą strzał na pewno posiadał. Zupełnie jakby miał rozerwać siatkę. No to mamy 2-0. Kramaric. Andrej Kramaric. Zdobywają kolejne metry boiska. Popatrzmy. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Kramaric teraz z piłką. Ma teraz szansę. Zablokowany ten strzał. Samaseku. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Skiri. Modest. I mamy strzał! Zablokowany ten strzał. Jest podanie w tercji ofensywnej. Bramka coraz bliżej. I próba strzału. Bramkarz jest skupiony. Tak się go nie zaskoczy. Statystyki nie kłamią. To Hoffenheim częściej ma tutaj piłkę. I znajduje to odzwierciedlenie na tablicy wyników. Obrona przeciwników nie bardzo potrafi poradzić sobie z ich ciągłymi atakami, wspieranymi przez dobrze dziś grającą drugą linię. Przy takiej grze wynik mógłby być wręcz jeszcze wyższy. No i okazja na gola. Była okazja. Bramkarzowi pewnie zrobiło się gorąco. Tymczasem piłka opuszcza boisko. Przejmują teraz piłkę. Dobrze się ustawili. Mogą zaatakować. Tracą teraz piłkę.
Florian Grilić. Kramaric. Bramka coraz bliżej. Coś tu się szykuje. Dokładne dośrodkowanie. Może być groźnie. Anthony Modest. Modest. Nie może chybić! Niesamowite! Co też teraz zrobił bramkarz? Cudem uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Rzadko udaje się wybronić uderzenie z tak bliska. Ależ przechwyt! Prawie pod bramką rywali. Za chwilę może być groźnie. Cudowne zachowanie w obronie. Bramka wisiała w powietrzu. Richards. Kramaric. Przetrzymują piłkę, hamują tempo meczu, nigdzie im się nie spieszy. Grilić. Dobrze, pod polem karnym rywala, cierpliwie czekają na okazję. Ale nic z tego, górą bramkarz. To był bardzo trudny do obrony strzał. Krótkie rozegranie ze stałego fragmentu. Posyła piłkę na dalszy słupek. Zobaczmy. Tak jest, proszę Państwa. Kolejny gol. Ale dzisiaj fantastycznie się prezentują. Prowadzą już różnicą 3 trafień. Ależ znakomite to krótkie rozegranie rzutu rożnego. Widać to teraz w powtórce. Bardzo dobre podanie. Tak się powinno uderzać głową. Tutaj najważniejszy był timing i precyzja strzału. W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu. Przynajmniej w pierwszej połowie. No zresztą wynik mówi sam za siebie. O, ładnie teraz minął w biegu obrońcę. Nie ma dużo miejsca. Szuka szansy. Przesadził teraz siłą tego strzału. Piłka przechodzi ponad bramką. Chyba za bardzo się podpalił. Wystarczyłoby lżej, ale celniej. Andrej Kramaric. Niewiele było przerw w grze. Doliczona została więc tylko 1 minuta. Bebu. Dośrodkowanie w pole karne. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Krótkie rozegranie stałego fragmentu. Centra mierzona pod bramkę. Mamy uderzenie. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Samaseku. Kader Żabek. Samaseku. Florian Grilić. Błąd i strata. Jonas Hector. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Bebu. Bebu. Samaseku. Florian Grilić. Piłka krąży jak po sznurku w poszukiwaniu jakiejś luki w defensywie. Co tu się dziś dzieje? Robią co chcą, mają 4 bramki przewagi.
Czekali i doczekali się. Widać teraz na powtórce, że warto było cierpliwie budować tę akcję. Z tej odległości musiał to zrobić idealnie. I proszę, palnął mocno i bramkarz był bezradny. Mamy już zatem 4-0. Samaseku. Jest podanie w tercji ofensywnej. Bramka coraz bliżej. Florian Grilic. Paweł Kadeżabek. Kadeżabek. Grilic. Bebu. Florian Grilic. Czy zdoła to wykorzystać? Skrzydła, zagrywa nieco do tyłu. Bramkarz broni, zagrożenie nie minęło, trzeba wybić. Przewinienie, sędzia zdecydowanym gestem pokazuje, że będzie rzut karny. Piłka ląduje w bramce. Dobrze wykonana jedenastka. Na ekranach teraz ponownie oglądamy, jak piłka wpadła do siatki po tym strzale z 11 metrów. Warto docenić precyzję tego uderzenia, które wylądowało nisko, blisko słupa. Powiększają przewagę. 5-0. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Mark Ut. Dostaje piłkę. Co teraz z nią zrobi? Zanosiło się tutaj na gola, ale pokrzyżował im szyki tym świetnym odbiorem obrońca. Bebu. Grilic. Akcja przyspiesza. Dobry lob. Nie do wiary. Naprawdę nie mają litości. Znowu bramka. Podwyższają prowadzenie. Deklasacja. Zobaczmy to jeszcze raz. Obrona nie upilnowała, a z takiej odległości nie można się pomylić. Bez szans na udaną interwencję. A więc pogrom 6-0. Holuje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. I dobrze teraz w obronie. Nie przepuścili tego dośrodkowania. Kadeżabek. Vogt. Florian Grilic. Kadeżabek. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Teraz ciekawie, czy z tej mąki będzie chleb. I jest gol, proszę Państwa. Znakomicie. Pewny strzał głową. Teraz w powtórce tej bramki widać, ile wysiłku zostało włożone w przygotowanie tej akcji. Spokój, brak pośpiechu, gol. A bramkarz naprawdę niewiele mógł poradzić na tę główkę. Świetne dogranie i ładnie sfinalizowana akcja. Zdecydowane jest to prowadzenie i raczej zupełnie niezagrożone, bo to już końcówka spotkania. Powinien do tego dojść. No cóż, za głębokie to dośrodkowanie. Koledzy nie mieli żadnej szansy sięgnąć piłki. Bebu. Samaseku. Znakomicie teraz spisali się w obronie. Znowu mogą budować akcję.
Złe to podanie. Za mocne. Samaseku. Grilić. Piłka do Baumgartnera. Richards. Kevin Vogt. Do końca. Zostało już tylko 5 minut. Paweł Kadeżabek. Samaseku. Kevin Vogt. Florian Grilić. Teraz strzał! Przesadził teraz siłą tego strzału. Piłka przechodzi ponad bramką. Chyba za bardzo się podpalił. Wystarczyłoby lżej, ale celniej. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku. Po to jest ławka. Mecz dobiega końca i ekipa gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj 3 punkty.